Żeby poznać historię Asha i jego żółtego szczura, od początku do końca potrzebujecie bagatela 392 godziny, ponieważ seria liczy sobie grubo ponad 1200 odcinków, co daje 17 dni oglądania bez przerwy, a nawet nie liczyłem filmów kinowych. A ja postaram się opowiedzieć wam tą historię w swój specyficzny sposób w czasie znacznie krótszym. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli to oglądać. Po 26 latach przygoda Asha i jego Pikachu się zakończyła. Najwyższa pora przypomnieć sobie, jak to wszystko się zaczęło. Zaczynamy. Tak, ja jestem Ash. To właśnie Ash. Mieszka w Alabastii i poznajemy go w dniu jego 10 urodzin, podczas kibicowskich uniesień. Ogląda Pokémonowy Mundial i jak każdy z nas w takiej sytuacji marzy o zostaniu mistrzem. Ja będę mistrzem Pokémon! A to jego mama, która już w pierwszej minucie serialu robi mu przypał przed widzami. Ash, pora już spać! Z powodu przesadnych nocnych emocji rozwala budzik, zasypia i spóźnia się na odbiór swojego pierwszego Pokémona startera. Wcześniej jednak poznajemy jego rywala Garego. Dla ciebie pan Gary! Chyba najbardziej zarozumiałą postać w serialu. On też kończy 10 lat i otrzymuje swojego pierwszego Pokémona wodonego żółwia. Squirtle! Pusząc się swoją zajebistością, obiecuję wam, że zostanę mistrzem Pokémon i swoim sławnym dziadkiem. W końcu dobrze jest mieć dziadka, który też robi w tym interesie. Poniża naszego bohatera i odjeżdża. Za wręczanie pierwszych Pokémonów młodym trenerom odpowiada profesor Oak, sławny pokebadacz. Niestety aż dowiaduje się, że trójka z głównych starterów została już oddana innym trenerom, którzy przybyli na czas. A dla niego został najbardziej problematyczny i w sumie niebezpieczny elektryczny Pokémon. Harry? Nie, czekaj, to nie ta bajka. Żółtemu szczurowi jednak nie podoba się, że jego nowy trener będzie takim nieudacznikiem. Aż siłą zabiera swoją nową elektryczną przytulankę i rusza w trasę. Po drodze zaliczając jeszcze jeden przypał od mamy, która poniża go przy połowie wioski. Czyste koszulki, bielizny i twoje ulubione kanapki. Tutaj też dowiadujemy się, że Pikachu nie zamierza, tak jak inne potulne, zniewolone zwierzęta, wejść do swojej klatki zwanej Pokébolem. Jak przystało na przyszłego sadystę, aż siłą zabiera swoją nową elektryczną przytulankę i rusza w drogę. Próbując swoich pierwszych sił jako trener i ośmieszając się przed Pikachem, robi jednak leśne zamieszanie, co prowokuje lokalne stado małp i gołębi. Uciekając przed nimi, wpadają do wody, z której ratuje ich młoda, rudowłosa dziewczyna. Misty to... W sumie to nic o niej nie wiemy, poza tym, że lubi wodne Pokémony i najwyraźniej leci na Asha. Posiada też rower, który Ash kradnie. To znaczy pożycza. Ponieważ Pikachu zachłysnął się wodą, a goniący ich wcześniej gołębie wcale nie zamierzają odpuścić. Podczas intensywnej ucieczki Ash i Pikachu wywalają się i sobie głupi ryj rozwalają. Co prowadzi do heroicznej odwagi, przemowy życia... Chwilą! Pokażę ci, z kim zadarłeś! ...i deklaracji bez pokrycia. Postanowiłem zostać światowym mistrzem Pokémon! Chodźcie i bierzcie mnie! Wtedy w żółtej myszy coś pęka i z przypływem adrenaliny ratuje sytuację. Pikachu super silnym atakiem masakruje ptaszyska, przy okazji siebie, Asha i rower Misty. Na koniec widzą tajemniczego Pokémona, co zwiastuje ich wspaniałą podróż. I w taki sposób docieramy do końca pierwszego odcinka. Ash i ranny Pikachu docierają do miasta Vertania, gdzie jako podejrzany 10-latek od razu przyciąga wzrok wymiaru prawa. I tak poznajemy pierwszą policjantkę Jenny. Widząc rannego szczura, prowadzi Asha do centrum Pokémon. Tam z kolei poznajemy pierwszą siostrę Joy. Bekę z tych dwóch bliźniaczych absurdów porobimy sobie później. Kiedy Pikachu walczy o życie, Ash ucina sobie pogawędkę z mamą. Ciekawostka, mama Asha ma na imię Delia, choć to imię nigdy w serialu nie padło. Dowiaduje się, że ojciec Asha jest z niego dumny, ale poszedł po fajki i nie wrócił. Podobnie jak cały wątek ojca w tym serialu. Też nie wrócił. Następnie dzwoni jeszcze Oak. Będzie rozmowa. I dowiadujemy się, że ten ma problem z hazardem, a to bardzo cenna informacja. A kiedy mój wnuk Gary powiedział, że jeśli nawet dotrzesz do Vertanii, to nie będziesz miał żadnego Pokémona, założyłem się z nim o $1,000,000, że nie ma racji. Następnie wpada w kupę na Misty i awanturuje się o rower. Ukradłem. Trzeba było pilnować. Zamieszanie przerywa jednak podejrzana, tajemnicza ekipa. To zespół R, a właściwie dwójka nieudaczników, by uchronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Dowodzona przez jedynego jak dotąd gadającego Pokémona miała. Radosław jestem. Który z tej trójki wydaje się najbardziej kompetentny. Należą oni do tajemniczej organizacji zwanej oczywiście Zespół R, która to zajmuje się uprowadzeniami i handlem żywym towarem. Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
kradną też Pokémony. Właściwie próbują i nie inaczej jest tym razem. Nasz chory Pikachu, wspierany przez inne zdrowsze Pikacze, które akurat były pod ręką, szybko rozwiązuje problem. Wspólnie i niezbyt chętnie ruszają w dalszą podróż, aż łapie swojego pierwszego Pokémona, Caterpie. Robak jest na tyle słaby, że udaje się to zrobić bez walki. Złapałem swojego pierwszego Pokémona! Robaki budzą we mnie wstręt! Nagrzany sukcesem, niestety nie daje rady z okolicznym Pokégołębiem. Ten jednak wymaga starcia i tutaj aż popisuje się swoją wiedzą, rzucając Robaka na pożarcie ptaszysku. Brawo! Pikachu ratuje sytuację i do drużyny dołącza nowy Pokémon, Pidgeotto. Tak, mam Pidgeotto! Niestety Misty szybko studzi jego zapał. Jestem wielki! Jesteś beznadziejny! Uświadamiając go, że to tylko przypadek, a on nie ma właściwie pojęcia, co robi. Kolejny raz nie wiadomo skąd pojawia się zespół R, który widząc potencjał żółtej myszy, postanawia go złapać. My szukamy tylko rzadkich, najcenniejszych na świecie Pokémonów, mój chłopcze. A ten wyjątkowy Pikachu jest tym, którego potrzebuję! I od teraz Pikachu stanie się jej głównym celem. Niestety szczur daje się podejść jak dziecko, co skrzętnie wykorzystuje Robak, niszcząc nieudaczników. A Ash, nie robiąc w zasadzie nic, przypisuje sobie ten sukces. Caterpie, niszcząc Koffinga, Ekansa i Miała, wbija 7 level, co pozwala mu ewoluować w to zielone coś zwane Metapod. Miło cię poznać, Metapod. W kolejnym odcinku poznajemy chyba najbardziej irytującego trenera w całym pierwszym sezonie. Samuraj chwali się, że naklepał wszystkich innych tajemniczych trenerów z Alabastii, których nikt nigdy nie widział, a teraz czeka na ostatniego, na Asha. Więc nasz 10-latek staje do swojej pierwszej oficjalnej walki przeciwko innemu trenerowi. Ta jednak okazuje się strasznie nudna i na szczęście, choć nie prędko, przerwana zostaje przez atak roju Bedrilli. A jedna z pszczół porywa Metapoda. Po kilku mniej lub bardziej bohaterskich akcjach i kilku aszowych załamkach udaje im się uratować zielonego kokona, co finalnie doprowadza do jego bohaterskiej śmierci. Z truchła wychodzi piękny motyl, który jednym atakiem rozwiązuje sytuację. Samuraj, widząc w akcji nowego aszowego niewolnika, w porównaniu z tobą, mój przyjacielu, ja jestem nowicjuszem, obsrywa zbroję i znika. Po wielu leśnych przygodach Ash i Misty docierają do Marmorii, żeby rzucić rękawice pierwszemu liderowi sali. Wcześniej jednak okoliczny Janusz Biznesu o imieniu Flint próbuje naciągnąć naszych turystów, oferując przepiękne kamienie i usługi przewodnika. Musisz zapłacić $2 za odpoczynek na moim kamieniu. W centrum Pokémon poznajemy kolejną identyczną pielęgniarkę, która, żeby ułatwić rozróżnianie, również ma na imię Joy. Te panie, podobnie jak policjantki, wyszły z tego samego laboratorium i mają swojego klona odpowiednika w każdym mieście, obsadzając całą służbę zdrowia, jak i policję. Tak naprawdę to nie! Dobra, są po prostu rodziną z jednego ojca z bardzo silnymi genami. Joy z Vertani to moja młodsza siostra. Ja jestem starsza, Joy. Ash, widząc plakat kamiennej sali, postanawia wyzwać lidera na pojedynek o swoją pierwszą odznakę. Żeby wziąć udział w lidze Pokémon i zostać mistrzem, trzeba zdobyć 8 odznak. Żeby zdobyć te odznaki, trzeba wyzwać do walki i pokonać 8 liderów sali. Więc jeszcze raz, Ash postanawia wyzwać do walki lidera w walce o swoją pierwszą odznakę, co Flint kwituje. Ty go pokonasz? Ha, ha, ha. Liderem okazuje się Bezoki Brock. Pora zacząć mecz! Aż kolejny raz popisuje się brakiem wiedzy, wystawia nieodpowiednie Pokémony i walka kończy się porażką. Stary, widząc jego beznadziejność, postanawia mu pomóc. Chodź ze mną. Wcześniej jednak zdradza Ashowi, że Brock to świetny trener, ale nie wykorzysta potencjału, ponieważ opiekuje się gromadą Kidosów, po tym jak jego ojciec nieudacznik odszedł. Pikachu z ich pomocą wbija kilka leveli i pełni nadziei wracają po rewanż. Ash, czując w powietrzu nadciągającą porażkę, wykorzystuje podstęp i powala wielkiego kamiennego bydlaka. Pikachu! Na szczęście i tylko z małą pomocą rodzeństwa Brocka dochodzi do wniosku, że w sumie słabo wyszło, poddaje się i wychodzi. Jednak Brock postanawia się ulitować nad nieudacznikiem. Zaczekaj, Ash! I wręcza mu totalnie niezasłużoną odznakę. Flint, widząc w Ashu swoje odbicie, czyli nieudacznika, postanawia się ujawnić. Mój ojciec. A? To jest ten nic niewarty ojciec, który opuścił swoją rodzinę? A Bezoki trener może teraz porzucić swoją salę i w sumie rodzeństwo i ruszyć w podróż z Ashem. Słuchaj, co to za dziewczyna, która cały czas idzie za tobą? Nie zapominaj o moim rowerze, Ashu Ketchum. W kolejnym odcinku mamy kilka foliarskich teorii spiskowych, typa o imieniu Seymour Naukowi.
powiedz! Pojebałcie! Pierwszy raz pojawiają się kamienie ewolucji, a Brock poza ekranem łapie sobie Zubata. Seymour opowiada, że Pokémony zostawili nam kosmici razem z piramidami i teraz grupka z nich buduje sobie wielki statek i zamierza wrócić na Księżyc. Widzimy też piękny taniec Cliffery, który kończy się potężnym atakiem... Co się stanie? ...w kierunku jak zwykle przeszkadzających ludzi z zespołem R. Co doprowadza do ewolucji wielu z nich, Clifferów znaczy. A Seymour... Zdecydowałem zamieszkać tu razem z Arią. Spoko, nie oceniamy. Wspaniały dzień, by cieszyć się słońcem. Gdy ty cieszysz się piękną pogodą, Gary zdobywa Pokémony. Mimo próśb i manipulacji ze strony Misty, Ash i Brock olewają nudziarę i sami udają się do Azurii, żeby tam stoczyć walkę o kolejną odznakę. Na miejscu ponownie przykuwają uwagę organów ścigania. Wy dwaj, wyglądacie podejrzanie. W tym dziesięciolatku zdecydowanie jest coś podejrzanego. Brock swym wrodzonym urokiem bajeruje dwa razy starszą policjantkę. Jestem nowy w mieście, więc może wyskoczylibyście gdzieś razem, mogłabyś mi pokazać miasto. Moja służba nie skończy się, nim ty pójdziesz spać. Ta ich puszcza i ruszają dalej. Docierając do sali okazuje się, że ma tam miejsce pokaz sensacyjnych sióstr, czyli liderek lokalnej sali. Ty siwy. A wyobraź sobie, że one potem robią to samo w łóżku. Te niestety zarabiają dobry hajs na pokazach, nie mają czasu na takie pierdoły jak obrona honoru sali, więc dla świętego spokoju wręczają Ashowi odznakę, żeby ten im gitary nie zawracał. Nagle szok. Stop! Zatrzymaj się! Misty? Ogromny twist fabularny, bowiem zza winkla wyskakuje Misty, która to okazuje się czwartą siostrą fantastycznego trio. Uboga krewna trzech rewelacyjnych siostr wróciła i postanawia sama bronić honoru wodnej sali. Siostry jednak cisną brzydszą i mniej utalentowaną siostrę. Jesteśmy bardziej utalentowane i o wiele ładniejsze od ciebie. Dla której to właśnie psychiczny terror był powodem odejścia. Wróciłaś, a sądzę, że nie jesteś jeszcze trenerem Pokémon. Zaciętą walkę wygrywa! Przerywa oczywiście zespół R. Pikachu jednak ratuje sytuację. I w nagrodę oczywiście 100% zasłużenie, aż otrzymuje swoją drugą odznakę. Na dowidzenia Misty dostaje jeszcze subtelny pocisk od swoich sióstr. Nigdy nie zostaniesz gwiazdą tak jak my. I cała gromadka rusza w dalszą drogę. Obowiązkowe znęcanie się nad lokalną florą albo fauną, w sumie ciężko odróżnić, przerywa niespodziewane pojawienie się Bulbazaura, o którym aż zawsze marzył. O, nie wierzę, to Bulbazaur! Otrzymał jednak to żółte rozczarowanie. Oczywiście nie udaje mu się go złapać, następnie dociera do ukrytej wioski pełnej Pokémonów. Pieczę nad nią sprawuje członek ruchu oporu o imieniu Melanie, która to nie zgadza się na niewolenie Pokémonów. Jej egzekutorem i prawą ręką okazuje się wcześniej spotkany Pokémon Bulba, któremu to nie podoba się, że po jego wiosce panoszą się trenerzy. Następnie z małą pomocą zespołu R, Ash zyskuje jego przychylność, a ten postanawia do nich dołączyć, stając się czwartym Pokémonem młodego. Błądząc po lesie, natykają się na porzuconego Charmandera. Ten jednak nie daje się złapać, bo czeka na powrót swojego trenera, który tylko poszedł po fajki, już niedługo wróci. Nie widząc nadziei, a widząc nadciągającą burzę, odchodzą. W schronisku trafiają na Damiana, trenera, który z dumą chwali się, że zostawił swojego Pokémona na rychłą śmierć, bo nie chce mu się go levelować. Naszym bohaterom się to jednak nie podoba i dochodzi do spięcia. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Co na szczęście przerywa kolejny klon pielęgniarki. Ash i przyjaciele ratują więc porzuconą ognistą jaszczurkę, która to szybko dochodzi do zdrowia i klepiąc zespół R imponuje przyszajonemu Damianowi. Charmander ich pobił. I ten ponownie chce Charmandera. A najlepsze jest to, że nie musiałem dbać o niego. Jest przy tym przesadnie szczery i aż odchodzi ze swoim piątym Pokémonem. Taką ekipą trafiają na bandę chuliganów, którzy terroryzują okolice. Zamieszanie przerywa jednak policyjny klon. Chłopcy, wszystko w porządku? Rozpoczyna się więc zabawa w kotka i myszkę z wodnymi żółwiami ninja. Grupa z małą, bezinteresowną pomocą zespołu R powiedział, dawajcie jedzenie czy coś takiego. Grozisz mi? Zostaje jednak rozbita i problem gangusów się rozwiązuje. A jeden z nich, ten najgorszy, postanawia dołączyć do Asha w Squirtle. W ramach odkupienia. Oczywiście bez walki. Ale nie oszukujmy się, młody i tak nie miałby z nim żadnych szans. Kompletując startery i cały swój podręczny skład, ruszają w dalszą podróż. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, robi wrażenie. Szalejąc na plaży, aż łapie swojego kolejnego Pokémona, tym razem kraba. Pokémon!
pusząc się swoją zajebistością, dowiaduje się, że trenerowi w lidze wolno nosić przy sobie jednocześnie 6 Pokemonów. Krabi leci więc do przechowalni u profesora Oaka. Docierają do tajemniczej latarni, gdzie Ash ucina sobie gadkę z Oakiem. Ten oznajmia, że krab fajny, ale zbyt mały, żeby zrobić sobie z niego jakieś ciekawe danie. Co innego krabi, którego złapał Gary, może być daniem na wspaniały obiad. Następnie od pewnego, lubiącego się przebierać typa o imieniu Bill de Kabuto. No, dowiadują się o Pokemonach z Kamielinach oraz, że nikt tak naprawdę nie wie, ile jest na świecie gatunków Pokemonów, ponieważ ciągle odkrywane są nowe. Następnie chwali się, że sam szuka olbrzymiego, tajemniczego Pokemona, którego głos usłyszał lata temu. To prawdopodobnie największy ze wszystkich Pokemonów, większy niż wszystkie pozostałe. I ponownie totalny szok. Nagle okazuje się, że ten Pokemon właśnie teraz nadchodzi. To brzmi jak śpiew. Jednak James z zespołu R traktuje olbrzyma z bazuki. Tajemniczy olbrzym, czując się niechciany, odchodzi, podobnie jak nasi przyjaciele. Docierają do Orani, gdzie znajduje się kolejna sala. Ash wyzywa więc na pojedynek lokalnego lidera. Ten okazuje się być ogromny, z bocznicem i zaleca się do nieletniej. Witamy na stadionie w Orani. Mój następny przeciwnik jest milutki. Następnie Ashowi pokazuje swojego bydlaka. To Raichu! Czyli kolejną formę Pikachu, który to masakruje żółtą przytulankę Asha. Skończone, dziecino. Na koniec daje do zrozumienia, że Pikachu nie wykorzysta swojego potencjału, jeżeli nie ewoluuje w Raichu. W tym celu siostra Joy proponuje mu kamień pioruna, dzięki któremu może ewoluować. Jeżeli jakimś cudem ktoś tego nie wie, to Pokémony mają różne sposoby, żeby ewoluować. I Pikachu akurat wymaga do tego specjalnego kamienia. Natomiast serial tego za cholerę sensownie nie wyjaśnia, więc i ja nie będę. Jeżeli akurat ciebie to interesuje, to zapraszam do kanału Pokémon Polska, link w opisie. Po wielu ckliwych scenach Masanier walczy w imieniu wszystkich Pikachu! Postanawia jednak tego nie robić i w ponownej walce wykorzystuje zwinność i szybkość. Co to? Czyli coś, co Raichu traci podczas ewolucji. Teraz zwinnie! Wygrywając tym samym pierwszy raz w pełni w uczciwy sposób walkę. Niewiarygodne! I otrzymuje w pełni zasłużoną odznakę. Najwyższy czas. Bohaterowie docierają na wyspę, gdzie wściekła wariatka ja jestem szefem Nasina! Próbuje wykosić ławicę tentakuli, żeby strzelić sobie kurorci. Musicie zniszczyć tentakul aż do ostatniego! Z pomocą przychodzi zespół R i doprowadza do tragedii. A oglądające ten odcinek dzieci do traumy na resztę życia, bo to jeden z bardziej ryjących bani epizodów. Misty pozyskuje Horsey, który to wcześniej zwiastuje tragedię. Ludzie zniszczyli nasz dom od zera! I teraz przyszła pora na zwycięstwo! Teraz my zniszczymy wasz świat, wasze domy! Tak okrutnie, jak wy próbowaliście zniszczyć nas! I tym razem to Ruda sieka przemowy życia, ratując sytuację. Wystarczy już! My ludzie zrozumieliśmy już, że zraniliśmy cię! Nie będziemy już więcej niszczyć waszych domów. Przepraszamy, więc proszę. Żeby mi to było ostatni raz. W bohaterskim stylu odpływają, zabierając konika morskiego, a zostawiając pożogę. Horsey! Jesteś moim Pokemonem! Spacerując wzdłuż oceanu, trafiają na okres godowy Butterfree. Więc Ash wypuszcza swojego, a ten upatruje sobie atrakcyjną różową samicę. Jednak nic z tego, dostaje kosza. Strzela focha i ucieka. Z pomocą przychodzi największy lovelace z serialu Brock, dając mu skuteczne rady. Musi więc udowodnić swoją siłę. Ponieważ podstawą każdego udanego związku to siła u samca i szerokie biodra u samicy. Kilka zespołów R później... By uchronić świat od dewastacji! Imponuje jednak wybrance, ratując ją z opresji, tworząc podwaliny pod udany związek. Więc nasz skrzydlaty przyjaciel razem ze swoją wybranką i resztą motyli odlatują do ciepłych krajów, a my... mamy najsmutniejszą scenę od czasu... Już czas,
Czas rozpocząć zabawę. Po wcześniejszym obowiązkowym zgubieniu się w upiornym lesie i objawieniu zjawy małej dziewczynki docierają do Las Vegas. Znaczy safrani miasta świateł i rozpusty. Tam, a jakże, wpadają w pułapkę zespołu Eres, której ratuje ich ta sama dziewczynka. I teleportuje naszą gromadkę bezpośrednio przed kolejną salę. Co się dzieje? Łamiąc przy tym kolejne zasady świata na potrzeby jednego odcinka, gdzie przed próbą wyzwania na pojedynek ostrzega ich tajemniczy wariat. Trzymaj się z dala od tego miejsca. Tak, kolejny raz mamy ryjący bani odcinek i przy okazji Matrixa. Co się stało? Czy boli cię głowa? Liderką okazuje się sadystyczna Sabrina. Czas na walkę. Która oczywiście łoi dupsko Asha i w nagrodę za porażkę... Zmniejsza ich i przenosi do miasta lalek, żeby się nad nimi trochę poznęcać. Coś tu nie gra! To jest lalka? Przed zmasakrowaniem przez Godzillę i rychłym końcem ratuje ich jednak wcześniej spotkany podejrzany typek. Opuśćcie safranie i nigdy tu nie wracajcie. W nagrodę ośmiesza Asha i każe złapać sobie Pokemona ducha, bo bez niego nie ma z Sabriną najmniejszych szans. Więc ruszają do przerażającego Lavender Town, którego to growy odpowiednik doprowadzał dzieci do samobójstw swoją muzyką. To tylko pasta, ale przyznajcie, że fajna. Kilka ryjących banie przygód później, które to dołożyły kolejne nieprzespane noce oglądającym ten serial dzieciom. Czuję się jak duch! Nasi bohaterowie docierają do tajemniczej wieży. Do środka wchodzi jedynie Ash, ponieważ Brock i Misty obsrali zbroję. Dziesięciolatek i jego mały Pokémon Pikachu spotykają kilka duchów, które z nudów znęcają się nad nimi i finalnie doprowadzają do ich śmierci. Następnie w swojej duchowej formie latają nad miastem. Korzystając z okazji, Ash znęca się nad swoimi przerażonymi przyjaciółmi, imponując tym samym swoim nowym znajomym. Niestety później obaj wracają do życia. Ash zaskarbia sobie przychylność jednego z nich, Huntera, który to chyba tylko z nudów i dla beki postanawia do niego chwilowo dołączyć, po czym razem ruszają w drogę. Mamy więc rewanż. Jako że Hunter wpadł tam tylko dla beki i olewa walkę, mamy kolejną sromotną porażkę, co doprowadza do kolejnej tragedii. Walka się rozpoczyna. Misty i Brock zostają więc zmienieni w Barbie i Kena na wieczność. Nie chcę być lalką w skrzynce z zabawkami. Ash jednak kolejny raz zostaje uratowany przez starego telepatę. Ten opowiada o potężnych problemach psychicznych Sabriny, jej dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości i znęcaniu się nad bliskimi. Nie miała przyjaciół. Nie interesowało jej nic poza rozwojem siły psychiki. Doprowadziło to do rozdwojenia osobowości Sabriny. Jedna to silny trener Pokémon, druga to mała, samotna dziewczynka, usiłująca znaleźć sobie przyjaciół. Bajka dla dzieci, proszę państwa. Ash błaga Huntera o pomoc, który takową deklaruje, jednak nie walczy, a troluje wszystkich dookoła, w tym liderkę sali, co doprowadza do jej śmiechu. Tadam, tak się leczy poważne zaburzenia psychiczne. Jeżeli macie jakieś problemy tego typu, pamiętajcie o polskich kabaretach. Aqua. W nagrodę za uratowanie Sabriny Ash dostaje odznakę, a Brock i Misty wracają do swoich ludzkich postaci. W kolejnym odcinku Ash obowiązkowo zostaje wyśmiany przez profesora Oaka, bo jego wspaniały wnuczek złapał aż 30 Pokémonów, a Ash tylko 7 i jest fatalny. Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. Zmotywowany tym subtelnym pociskiem postanawia coś złapać. Najpierw dokarmia dziką małpę, która to w ramach wdzięczności kradnie jego legendarną czapkę. Kilka zabawnych scenek później, takich na poziomie polskich kabaretów i z pomocą zespołu R, małpa ewoluuje w małpę Alfa o imieniu Primeape. Ash pokonuje małpiszona w pojedynkę i łapie do Pokébola. Primeape jest twój!
Dumny z siebie, że do pokonania Garego brakuje mu już tylko 23 pokemony, rusza po kolejną odznakę. Następnie pali sobie mosty, wyśmiewając perfumy okolicznej liderki. Daj spokój, Misty! Perfumy to strata pieniędzy, a poza tym się! Kto twierdzi, że nasze perfumy są beznadziejne, nie wejdzie na stadion Pokémon. Przez co musi w przebraniu kobiety i ponownie z pomocą zespołu R wbić się do niej na krzywy ryj. Przekręt szybko wychodzi na jaw, jednak liderka, żeby uwolnić się od prześladowcy, przyjmuje wyzwanie. Nieźle zapowiadającą się walkę przerywa jednak zespół R, doprowadzając do pożaru. Ash ratuje Pokemona liderki Glooma i w nagrodę otrzymuje totalnie zasłużoną kolejną odznakę. Ależ zasłużyłeś, prawda, Gloom? Kłam, kłam! Po jej zdobyciu dowiadujemy się, że lokalne Poki tracą energię, a Kidosy giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Randomowa mamuśka bierze Asha za Arnolda. Gdzieś ty był, Arnoldzie, tak bardzo się o ciebie bałam! Czyli jednego z tych zaginionych dzieci. Pomagając w poszukiwaniach, natykają się na obłąkanego Psyduck'a. A to jest najcięższy przypadek? W dalszym śledztwie trafiają do willi bogaczy, którzy leczą bezsenność przy pomocy hipnozy. Przy okazji hipnotyzując okoliczne dzieci, którym wydaje się, że są Pokemonami i biegają wesoło po parku. W międzyczasie trochę miesza zespół R. Te dwie niecnoty! Finalnie jednak Rosie odhipnotyzowuje szalonych maulatów, a Pokemony wracają do sił. No prawie wszystkie, bo jeden cielny Psyduck stawia opór na jeźdźcy i wciąż pozostaje w stanie zamyślenia. Bohaterowie zabierają żółtego typa ku wielkiej radości Misty i cóż, mały wypadek, a nasza rudowłosa trenerka ma nowego poke przyjaciela. Po rozwiązaniu palącego miasto problemu mamy chwilę relaksu. Trochę mody, trochę cringe'owego przebierania Pokemonów, a na deser napalony brok. Tak? Miło mi cię poznać, Suzy. Chciałbym cię wychować, Który do tego stopnia napastuje lokalną, atrakcyjną hodowczynię. Nie prowadzę praktyki, Brock. Nie mam czasu się tym zajmować. Że ta dla świętego spokoju daje mu swojego najlepszego Pokemona Vulpixa. Będę szczęśliwa, jeśli zaopiekujesz się Vulpixem. Podróż naszych przyjaciół wiedzie do opuszczonego, fabrycznego miasta, które to niegdyś tętniło życiem, obecnie jest tylko cieniem dawnej świetności. Prawdziwie toksycznym miejscem, aż i jego przyjaciele docierają do łodzi. Naszego Pikacza osłabia jednak ukryty atak Pokemona Magnesa i kolejny raz szczura trzeba ratować. Docierają więc do centrum Pokemon. Okazuje się, że banda Pokemonów Glutów, zwanych Grimmerami, blokuje turbiny, co doprowadza do awarii prądu. Co to? A wszystkie Pokemony pod respiratorami umierają jeden po drugim, dzieje się prawdziwy dramat, czyli zwyczajny dzień w Łodzi. Szukając rozwiązania problemu, udają się więc do elektrowni, zabierając ze sobą tylko jednego chorego Pikacza. Dobry plan! I natrafiają na grupę Pokeścieków razem z ich królem Mukiem. A do walki staje chory Pikacz, któremu ze wsparciem przychodzą inne elektryczne Pokemagnesy. Wspólnym atakiem masakrują oponentów, aż sprytnie wykorzystując sytuację łapie sobie Muka. Sytuacja opanowana, prąd wrócił. Z racji pełnego seta poków, Muk trafia do profesora Oaka, któremu do listy zalet obok nepotyzmu i znęcania się psychicznego dopisujemy jeszcze body shaming. Co za pomysł, przesłać mi Muka? Ohyda! Wieczorem Koffing i Ekans mają dość słuchania lamentujących trenerów. Znamy Ekansa tak długo! Koffinga też! Nie skłonimy ich do przemiany! I nie widząc nadziei na lepsze jutro, postanawiają dokonać ewolucji. Ot tak bez powodu, bo czemu nie? Pokemony zmieniają się dla nas! I właśnie nadszedł. Wszak łzy desperatów to też kolejna metoda ewolucji. Ponownie błądząc po lesie, nasi bohaterowie docierają do tajemniczego domu, pełnego pułapek. Ten okazuje się własnością lidera sali, którego to oczywiście Ash wyzywa do walki. Walka okazuje się podejrzanie łatwa, ale to dlatego, że walczy jedynie z młodszą siostrą prawdziwego lidera. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, Aya. Czcigodny bracie, przegrałam! Stają więc do następnej walki, tym razem właściwej. I jesteśmy świadkami kolejnego złamania zasad. Atak metamorfozą? Nie, to tylko ewolucja! Czyli ewolucji bez levelowania, ot tak. W walce oczywiście przerywa zespół R, który bardzo szybko zostaje odesłany przez Psyducka w niebyt. Psyduck, doprowadzasz mnie do wściekłości! Imponując tym samym liderowi sali i jego siostrze. Czy nie zechciałabyś zamienić Psyducka na Venomota? Nagle okazuje się, że Misty jednak bardzo lubi swoją kaczkę. Cóż, nie zamieniłabym
wzięłabym Psyduck'a na żadnego w świecie Pokemona. Kontynuują więc walkę i po kilku brawurowych akcjach... Kończ walkę! Zdobywa tym razem serio zasłużoną kolejną odznakę. Odznaka serca! Hurra! Hej, to Alive, znany również jako Pokémon Polska. Wybaczcie, że przerywam przedmówcy, ale zostałem poproszony o wszczepienie w ten materiał mojej pokémonowej wiedzy i jaki lepszy na to sposób, niż po opowiadanie o najciekawszych, zbanowanych odcinkach anime. Zacznijmy od legendy Dratiniego. Jest to odcinek dziejący się w strefie Safari, miejscu zamieszkiwanym przez rzadkie dzikie pokémony, w którym można użyć maksymalnie 30 pokeboli, aby nie wpływać za bardzo na tutejszy ekosystem. Z jakiegoś powodu aż wykorzystał wszystkie 30 pokeboli na złapanie 30 taurosów. Jeżeli zastanawialiście się, skąd aż je wytrzasnął, to teraz już wiecie. Winić za waszą lukę w pamięci możecie tego starszego pana, który bardzo nonchalancko grozi dzieciom bronią. Aż i spółka wydają się dziwnie do tego przyzwyczajeni i kontynuują z nim konwersację zamiast uciekać, mimo tego, że dziadek ciągle przykłada im spluwę do głowy. W życiu są po prostu rzeczy ważne i ważniejsze niż życie. Jak utarcie nosa zespołowi Ery i usunięcie stada taurosów z ich naturalnego środowiska, aby przez wieczność dręczyły profesora Oaka. Następny odcinek warty omówienia nie ma dużego wpływu na historię serii animowanej, ale ma cholernie duże znaczenie dla całej japońskiej telewizji. Elektryczny żołnierz Porygon to historia o tym, jak zespół R wkradł się do wirtualnego świata, w którym pokemony są transportowane w pokebolach z jednego miejsca do drugiego. Nasi bohaterowie są trochę wrobieni w pozbycie się wirusa R przy pomocy stworzonego przez człowieka pokemona, Porygona. Jest to pierwszy raz, kiedy widzimy w anime tego stworka i jest to też ostatni raz. Odcinek bowiem wywołał niespodziewane reakcje oglądających, jak podrażnienie oczu, wymioty czy też napady epileptyczne. Wiele osób trafiło po nim do szpitali i pokemony zniknęły na jakiś czas z telewizji. Przed odcinkiem powrotnym wyemitowano krótki program wyjaśniający, jak do tego w ogóle doszło. Głównym winowajcą okazała się scena eksplozji w wirtualnym świecie, w której dwa jasne kolory były ze sobą szybko zamieniane. Od tego momentu każdy program w Japonii musiał dostosować się do nowych reguł emisji, aby ta sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. Jest to też początek hasła, które pewnie często słyszeliście, jeżeli oglądacie anime, aby nie siedzieć blisko odbiorników i oglądać w dobrze oświetlonym pokoju. Tak duża kontrowersja oczywiście nie mogła się skończyć bez osoby, która wzięłaby za nią odpowiedzialność. Jako że odcinek był nazwany właśnie po nim, Porygon zdecydował się zrezygnować z roli w anime i przyrzekł, że nigdy więcej nie postawi stopy na planie filmowym serii telewizyjnej, nawet jeżeli dostanie ewolucję. Przytłoczeni szalonymi i zbanowanymi przygodami postanawiają odpocząć na łonie natury. Beztroskie wydurnianie Asha przerywa jednak dziki Pikachu, który prowadzi naszych bohaterów do całego stada innych dzikich Pikachu, a nasz żółty szczur bardzo szybko łapie z nimi kontakt. Jednak Ash robi hello there i straszy dzikusów. Niestety okazuje się, że nie przepadają oni za trenerami. Kiedy orientują się, że ich nowy ziomek jest z tych zniewolonych, to uciekają. Na szczęście dla Pikachu najmniejszy ze stada wpada do wody. Nasz żółty bohater ratuje gówniaka i z automatu staje się dla dzikich samcem alfa. Ash, widząc radość swojego niewolnika z chwilowego życia na wolności, dochodzi do wniosku, że czas go wreszcie uwolnić. Wlatują więc dramatyczne rozkminy, które na szczęście przerywa atak ludzi z zespołem R. Próbują, a jakże, uprowadzić cały rój szczurów. Na szczęście jest z nimi nasz niezwyciężony Pikachu, który szybko ratuje sytuację. A Ash zdaje sobie sprawę, że jednak musi go zostawić, bo wśród innych Pikachu będzie mu po prostu lepiej. Po kilku przedługich i smutnych retrospekcjach, ale nie aż takich jak te od motyla, dowiadujemy się, że w sumie te sceny są tu po nic, bo Pikachu jednak nie zostaje, a rusza w dalszą podróż z Ashem. Ash bierze udział w konkursie Fame MMA i do walki wystawia swojego małpiszona, który to wcześniej niespecjalnie chciał go słuchać. A przeciwnikami Asha będą jakiś random bez imienia, jeden ziomek, który z powodu ogromnego zaangażowania w sporty walki zaniedbuje swoją rodzinę. Tatusiu, skończ już trening Pokemona i wracajmy do domu. Wrócę dopiero wtedy, gdy zdobędę główną nagrodę. Oraz zespół R, który na czas konkursu, powiedzmy, wypożycza sobie Bruce'a Mona Lee. Teraz mamy prawdziwego wojownika Pokemon. Dziękujemy i prosimy się rozgościć. Primeape okazuje się charakterny i rozprawia się z frakami jeden po drugim. Oczywiście z małą wcześniejszą pomocą Asha. Primeape! Wszystko w porządku!
Co zresztą zawiązuje między nimi nić porozumienia. Po wygranej walce typ od zawodzenia rodziny węszy potencjał w małpie Asha. Primate jest bardzo silny. I kilka manipulacji później odkryłeś u Primate'a prawdziwy talent bokserski. Tak pan sądzi? Aż bez trudu oddaje mu swojego dotychczas najsilniejszego Pokemona. Proszę trenować Primate'a, liczę na pana. No debil. Nasza wesoła trójka trafia do strefy safari. Aż nie czekając zbyt długo, szybko zabiera się za redukcję populacji niektórych gatunków. A tu niespodzianka. Aresztuję was pod zarzutem kłusownictwa. I wreszcie, po 30 kilku odcinkach, ktoś bierze się za wyłapanie tych wszystkich szalonych trenerów. Niestety, po krótkiej reprymendzie, Jenny puszcza ich wolno, a sama rusza polować na kolejnych kłusowników. Możemy ci pomóc, Jenny? Dzięki, wsiadajcie. Okej! Przecież 10-latkowie są do tego zadania odpowiednimi osobami, prawda? Za całe zamieszanie odpowiada... Zespół R! Ognia! I próbuje uprowadzić całe stado kangurskanów. Nie pytajcie. Z pomocą przychodzi młody Tarzan Boy. Rozcina siatkę, uwalnia chłopaków, a ci sprawnie pozbywają się zagrożenia R. Nagle nie wiadomo skąd pojawiają się najbardziej odpowiedzialni rodzice w historii serialu i opowiadają chwytającą za serce historię małego Tarzana. Znaczy Tomiego, znaczy Tomo. Tomi miał tylko 3 lata, kiedy postanowiliśmy wziąć go w długą podróż dookoła świata. Popatrz Tomi, ile tam w dole Pokémonów! Proszę, przyjrzyj się bliżej! Tatuśku, uważaj! I pewnego nieszczęśliwego wypadku. Nie przejmuj się tak, mamuśku! On chciał wszystko obejrzeć z bliska! Nasi wspaniałomyślni bohaterowie oczywiście deklarują pomoc przy odnalezieniu zguby, bo przecież widzieli go 2 minuty wcześniej. Choć biorąc pod uwagę wyjątkowy ogar rodziców, to Tarzan bezpieczniejszy byłby jednak w dżungli. Szybko znajdują młodego. Niestety on nie pamięta swoich rodziców. Bardzo słusznie. Jestem twoim tatą, a to twoja mama. Ty jesteś naszym synem, Tomi! To Pokémony czy ludzie? Następuje kilka prób odświeżenia pamięci. Spróbuj sobie przypomnieć. Mama Kangaska! Co robisz, tatuśku? Co jest z tym serialem? Tomi, synku, pamiętasz tatusia? Kilka zespołów R później cała trójka postanawia szczęśliwie zamieszkać w dżungli. Będziemy już razem, Tomi. Zajebista historia, proszę bardzo. Tutaj 10 dla Filmwebu. Po bardzo legitnym pożegnaniu się z Pikachu, nasza trójka, broniąc się przed deszczem, wpada do tajemniczego domu i robi się dziwnie. Spotykają tu kolejnego Pikacza pod wpływem jakiejś dziwnej substancji. Matka, wierzyć śpiesz? Ten jednak okazuje się wielkim fejkiem, podobnie jak jego trenerka o imieniu Duplika. Z domu przemian. Bo wiecie, duplikowanie. Natomiast jej Pokémon okazuje się różową galaretką o imieniu Ditto, który to potrafi jedynie transformować się w inne Pokémony. Niestety jego transformacja jest lekko upośledzona. On nadal ma głupi wyraz twarzy. Jedyny problem z Ditto to to, że nie umie przemienić swojego pyszczka. Aż oczywiście ciśnie z niego bekę, co doprowadza do walki. Cóż to za przyjemność uczyć się cudzych ataków? To bardzo nudne! I okazuje się, że Duplika potrafi lepiej walczyć Pokémonem Asha niż on sam. Poddaje się! Zespół R kradnie galaretkę, licząc, że ich szef to debil i wcisną mu Ditto po transformacji w jakiegoś legendarnego Pokémona. W międzyczasie Ash popisuje się przemyśleniami i przy okazji ciśnie Duplikę, że Ditto jest ułomny, bo ona jest kiepskim trenerem, pomimo że chwilę wcześniej skopała mu dupę. Na szczęście z pomocą przychodzi jak zwykle zespół R i naprawia tą różową anomalię. Na koniec Duplika i Ash klepią jeszcze zespolaków i ruszają w dalszą podróż. Znaczy bez Dupliki. Nasi bohaterowie docierają do cyrku, na festyn, karnawał, gdzie poznajemy następnego creepa o imieniu Melvin, który oczywiście jest magikiem. Niestety, no nie przelewa się chłopakowi. Przyrzekam, że zapłacę jak tylko będę mógł. To obietnicę słyszałam wcześniej. Do zobaczenia! Więc bajeruje Misty, żeby ta charytatywnie trochę się dla niego poprężyła przed publicznością. Jesteś doskonała, wprost doskonała! Oh. To znaczy asystowała. Przypominam, ona ma 10 lat. Popisowym numerem Melvina jest pokazywanie swoich jajek. Ryuchy! Co? Co ja tu napisałem? A, że te Pokémony wyglądają jak jajka. Aha. Na
żonglerkę w wykonaniu Executa. To jest magia? Ogień! Po tym zachwycającym pokazie Melvin wylatuje z cyrku. Wynocha! Jesteś zwolniony! Z pomocą przychodzi oczywiście coach Ash. Kto ci kurwa ukradł marzenia? Niestety stary okazuje się po prostu kolejnym nieudacznikiem, więc nasz uczynny Ash go ciśnie, czym rozdrażnia szalone jajka, a te młodego hipnotyzują. W odwecie za niewolenie Pokemonów, ten robi z Asha swojego niewolnika i za jego pomocą łapie sobie kilkanaście palm. Teraz mam dwa egzekutory. Wspaniały plan. Ten jednak z drobną pomocą zespołu R... Jesse! James! Alabazam! Kalamazoo! Wymyka się lekko spod kontroli i nagle miastu grozi destrukcja ze strony siły natury. To znaczy palmy lezą w stronę miasta i chcą je staranować. To nie las, to tłum egzekutorów! A pewien austriacki malarz ma adekwatny do jego funkcji pomysł. Zainstalowałem tu ładunek wybuchowy. Wybuchnie natychmiast, gdy będą chciały przejść. Nasza ekipa postanawia więc sama rozwiązać ten problem i spalić wszystko w pis. Zmotywowany wysiłkiem małej jaszczurki, nasz magik, nieudacznik, postanawia mu w tym pomóc. Wiem, że nie potrafię. Och, potrafisz! Spójrz na Charmandera! Taki mały Pokémon, a tak ciężko pracuje. Żonglujące ognie! W nagrodę Charmander ewoluuje w Charmeliona. On rośnie! Średnio słuchającego się Asha Charmeliona warto dodać. To znaczy Charmelion! A Melvin, no cóż, dalej jest nieudacznikiem, tylko teraz potrafi walić fireballe. Po tych wszystkich magicznych przygodach docierają do typowego polskiego miasta pełnego szalenie miłych ludzi. Jak którym to bezsenność obywateli jest skutkiem tej napiętej jak guma w gaciach atmosfery. Nazajutrz trafiają na niespełnionego pokemuzyka, który to strzela fochy i nie chce śpiewać. I ma też problemy z pewnością siebie. Nasi przyjaciele postanawiają mu pomóc, podobnie jak zespół R, który widzi w tym swoje korzyści. Po wielu różnych próbach problem w zasadzie sam się rozwiązuje, a nasz Jigglypuff od tak bez powodu nagle zaczyna śpiewać. Śpiew ten jest jednak tak porywający, że wszyscy usypiają. Co oczywiście nie podoba się naszej napuszonej gwieździe. A ja wam powiem wprost, ja nie jestem jakby z waszego środowiska, z waszego mentalu. Młodzi wpadają na pomysł, że usypiający koncert pomoże naszym przewrażliwionym mieszkańcom. I tak się też staje. A od teraz Jigglypuff będzie drugim irytującym wytrychem fabularnym, który lezie za naszymi bohaterami. Nasza ekipa dociera na teren wykopalisk, gdzie masa trenerów szuka skamielin Pokemonów. Z podziemi prawie dosłownie wyskakuje nasz dawno niewidziany kolega Gary. Aż nie tylko zawsze spóźniony, ale i nie kumaty! A Gary jest oczywiście tak zajebisty, że wali w ziemię raz, a z każdej strony sypią się skamieliny. Tyle, że nie, bo co? To skamieniały nawóz Pokemona! Co? Gówno. Do akcji rusza też zespół R i mają genialny pomysł. Chcą, podobnie jak akwarelista z poprzedniego odcinka, wysadzić wszystko w cholerę. Niedługo wszystkie skamieliny Pokemonów będą nasze! A aż próbuje im w tym przeszkodzić, niestety dochodzi do potężnej eksplozji. I wszyscy giną. Tak naprawdę to nie, bo spadają na ziemię. Tam atakują ich wymarłe Pokemony, które to... No ja nie chcę nic sugerować. I są też agresywne. Na dole więc mamy Benihila. A na górze akcję ratunkową. Nagle wszystkie przebudzone Pokemony uciekają, ponieważ ze mroku otchłani wyłania się on. Wielki, wściekły Aerodaktyl. Do walki rusza Charmeleon. Powodzenia! Aleś mu zapierdolił! Przecież chłopak kurwa się zabił! Ptaszor więc porywa Asha
i ciśnie bekę z wcześniej zmielonego Charmeliona. Ten jednak, nie widząc szansy w swojej obecnej formie, dokonuje... i rusza w pościg za starożytnym ptakiem. Przeszedłeś transformację, bo pragnąłeś mnie ochronić! Z pomocą przychodzi Jigglypuff, który akurat przechodził obok i pomyślał, że pyknie sobie koncercik. Wszyscy usypiają, a Ash znajduje tajemnicze jajo, które jak każdy prawilny obywatel, kiedy nie widzi nikogo dookoła, a ma przed sobą coś nie swojego, zabiera. Uważasz, że powinienem to oddać Joy? Znalezione, nie kradzione! Niedożywiony Pikachu wyjada jakieś paskudstwa, co doprowadza do zadławienia. Trzymaj się, wyciągnę to z ciebie, Pikachu! Jako że do klona siostry Joy jest za daleko, udają się na pogotowie. Doktorem okazuje się jednak kolejny zwyrol. A jak mógłbym odmówić tak ślicznej buzi? Który leci na dziesięciolatkę. Jaki masz problem, śliczna młoda panno? On jest chory, doktorze! Ja leczę ludzi, nie znam się na Pokemonach. Diagnoza, coś utkwiło w gardle. Zalecenia, elektrowstrząsy. Siostro, podaj defibrylator. Reanimujemy pacjenta. 10 000 V. Pikachu zdrowy. Niestety w okolicznej wiosce doszło do karambolu i doktor Napalony Proktor ponownie będzie musiał zająć się Pokemonami, ponieważ tamtejszy Pokeszpital jest przepełniony. Do wspomnianej tragedii doprowadził i sam w niej ucierpiał oczywiście zespół R, a nasi bohaterowie będą musieli oczywiście pomóc. Wlatuje nam więc na 5 minut odcinek Ostrego Dyżuru i w ramach tego będą musieli wydobyć kulę z bardzo dziwnego... Musimy to robić delikatnie! Co to takiego? A nasz wspaniały doktor wali sobie strzała i usypia. Zajmijcie się nimi, chłopcy. Empatyczny zespół R, korzystając z okazji, próbuje nałapać sobie chorych Pokemonów. Teraz są słabe, powinniśmy złapać wszystkie Pokemony bez żadnych kłopotów. W zamieszaniu przerywa wyspany doktorek. Dzień dobry wszystkim! Który pełni energii proponuje, że pokaże Jessie swój arsenał. Spory arsenał! Lepiej nie zacierajmy z nim! Zespół R odprawiony, Pokemony zdrowe, nasze ziomki ruszają dalej. Na totalnym zadupiu trafiają na zdjęcie zaginionego chłopca, który kogoś mi przypomina. Tylko nie mogę sobie przypomnieć kogo. Totalnie przypadkiem przejeżdża akurat lokaj, który zawija naszą gromadkę do chaty swoich przełożonych, którzy sieknęli sobie taki pałacyk dla pieska. Największy dom, jaki widziałem! To nie jest dom! Mała buda jest dla Growliego. Za wami to dom mistrza. Ciekawe zatem, gdzie mieszka służba. Zespół R, dostrzegając te subtelne podobieństwo, węszy oczywiście gruby hajs. Będziemy się pławić w luksusie. Młodzi dowiadują się, że starzy Jamesa wywinęli kitę i teraz cały majątek otrzyma on w spadku. Tylko musi wrócić do domu i poślubić jedną wariatkę. Rodzice oczywiście dopiero co zmarli. Co za przypadek. A James na odnalezienie się i ślub z wariatką ma 24 godziny. Inaczej spadek poleci na cele charytatywne. A do tego zespół R przecież nie może dopuścić. I nagle z nieba spada właśnie zespół R, a James opowiada swoją przejmującą historię. Była ciemna, burzliwa noc. Chłopiec wędrował daleko od domu ze swym wiernym przyjacielem Growli. Byli zmarznięci i nie jedli od wielu dni. Opuszczam ten tak okrutny dla mnie świat. Pamiętaj mnie, Growli! Chłopca znaleziono zamarzniętego. Co za smutne zakończenie. Przecież James jest tutaj. Niestety niebieskowłosy nie zamierza wrócić do chaty, ale Miał i Jessie mają na to inny pomysł. Niewidzialne kostiumy są doskonałe. Witamy w domu, paniczu! I kolejny szok, rodzice Jamesa jednak nie zmarli. Ej, kto to? A cały ten cyrk ma go nakłonić do ożenku z przepiękną Jessie i Belle. Kogoś mi przypomina, tylko nie mogę sobie przypomnieć kogo. Tak. Prowadzi ich więc do skarbca. Twój spadek jest tutaj. Oh my God. Co to za rupiecie? Żeby tam wytresować niesfornego nicponia. Teraz będziesz posłuszny Jessie Belle. Zaczynam oswajanie. Gdybyście nie byli tak kiepskimi, może powinniśmy.
możemy mu pomóc. Nie lubię wtrącać się w kłótnie rodzinne. Ale włamanie i podglądanie jest już spoko, tak? Tresowanie niespodziewanie przerywa ognisty pchlarz i ratuje Jamesa. Dowiadujemy się, że wariatka jeszcze nie nauczyłam cię, jak w odpowiedni sposób jeść spaghetti. I narzucona etykieta wyższych sfer była powodem odejścia. Jako że ukrywają się w budzie psa, to ukrywanie właśnie okazuje się średnio skuteczne. Jednak nasi bohaterowie klepią wariatkę i ta finalnie zrywa ustawione zaręczyny. Odchodzę! A mimo to James odpuszcza sobie życie w luksusie, porzuca swojego psowatego przyjaciela i... Żegnaj, Grogi! Uważaj na siebie! I odchodzi ku zachodzącemu słońcu. Ten serial prawie co odcinek porusza trudne tematy skłaniające ku przemyśleniom. A wy się śmieliście. Wstydźcie się. W małym miasteczku podczas obowiązkowej renowacji zużytych Pokemonów w Pokecentrum aż ucina sobie gadkę z Oakiem. Ten update'uje jego Pokédex, ponieważ, uwaga spoiler, update będzie potrzebny, ponieważ już za chwilę z jajka wykluje się coś nieznanego. Tak, tego samego, o którym na kilka odcinków zapomnieliśmy. Podczas fantazjowania, co takiego super potężnego wykluje się z jajka, zespół R obmyśla plan, jak to jajeczko podpierd. Kilka kabaretowych scenek później nowy nabytek trafia do zespołu R. Cóż, ugotujemy na miękko? A może jajeczniczka? O! I teraz to kot wysiaduje jajko. Będę je ogrzewał własnym ciałem. Młodzi jednak szybko lokalizują rabusiów i doprowadzają do zamieszania. Efektem czego jajko się wykluwa. Misty wbija się na krzywy ryj i... Hej, chcę zobaczyć! Teraz to ona zostanie wesołą mamuśką. Podsumujmy. Aż jajko znalazł, Brock je wysiedział, a teraz Misty będzie się nim opiekować. Jak myślicie, kto tu jest wygrany? Niestety prawo do tronu, no to znaczy do jajka, roszczą sobie wszyscy, a nawet miał. Odnalazłem. Ja matkowałem mu. Cóż, ja powinnam się nim zająć. Więc jedynym sposobem na wyłonienie zwycięzców będzie walka między sobą o prawo do wychowania. Gdyby tylko tak rozwody kończyły się w podobny sposób. Mamy więc drabinkę. Miał zawalczy z Brockiem, a Misty z Ashem. Miał podstępem pokonuje Brocka, a Ash masakruje Misty, ponieważ do walki, jak zwykle i nieproszony, wyrwał się Psyduck. To nieuczciwe! W finale Pikachu szybko pokonuje Miała, ale nic to nie daje, bowiem Togepi za swoją mamuśkę uznał pierwszą osobę, którą zobaczył po wykluciu. Togepi przywiązał się do pierwszej osoby, którą zobaczył po wykluciu. A tą osobą była Misty. Podczas randomowej walki z jakimś typem, który akurat zastawił Ashowi drogę. Bulbazaur dostaje baty od kamiennego Pokemona. Poniżenie jest tak duże, że ten nie może sobie z tym poradzić. I zawzięcie walczy do końca, prezentując piękny pojedynek kończący walkę brawurowym knockoutem. O, Rhyhorn! Rhyhorn na deskach. Niestety wykończony walką Pokémon Bulba pada na ziemię i ląduje na ostrym dyżurze, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej walczy o życie. Okazuje się, że... W sumie jest git. A Bulbazaur przygotowuje się tylko do ewolucji. Bulbazaur przekształca się? A to dlatego, że bardzo dobrze go wyszkoliłeś. Co? W którym momencie Bulba był przekoksem, zanim dołączył jeszcze do Asha? Siostra Joy opowiada im o tajemniczym ogrodzie, prawdziwie sekretnym miejscu, którego nikt nigdy nie widział. W miejscu tym Bulbazaury dokonują ewolucji. Gdy zapada noc, Bulba wymyka się ze szpitala, na czym nakrywa go Pikachu i ucina sobie uroczą rozmowę. Kiedy nadchodzi odpowiedni czas, musimy dorastać, ale ja nie chcę dorosnąć. Wiem, co czujesz. Niestety, panie Bulwa, każdy musi kiedyś dorosnąć, tak działa życie. Ale natura Bulwy ma wobec niego inne plany. Pikachu wraca po wsparcie. Coś złego dzieje się z Bulbazaurem! I wszyscy razem oczywiście docierają do super tajemniczego ogrodu, którego nikt wcześniej nie widział. Dzieje się magia, Bulwy śpiewają, ich król, czyli wielka Bulwa Alfa, wychodzi z drzewa. A wszystkie młode bulwy przemieniają się w nieco starsze bulwary. Prawie wszystkie, bo jeden, oczywiście ten aszowy, zawzięcie się przed tym broni, co królowi się nie podoba. Młody staje w jego obronie i wali kolejną przemowę życia. Nie możecie zmusić Bulbazaura, by robił to, co chcecie. Bulbazaur ma prawo sam zdecydować, kiedy chce się przekształcić. Na pomoc na szczęście przychodzi też zespół R. I z ich udziałem Bulbazaur udowadnia, że wcale nie trzeba dorastać, żeby funkcjonować w społeczeństwie. Teraz słoneczny promień! Ba-b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 a-
a przy okazji uczy się najmocniejszego swojego ataku. Podczas sesji noworodkowej nasi bohaterowie natrafiają na reklamę Centrum Hodowlanego, które gwarantuje wbicie kilka dodatkowych leveli za drobną opłatą. Misty węszy okazję na pozbycie się irytującej kaczki. Chciałabym, żebyście wtłoczyli jakąś wiedzę do tej pustej głowy. Co zresztą czyni. Pa, idąc dalej, trafiają na specyficzną restaurację z dziwnymi zasadami. Jedzenie za darmo? W porządku! Ale czy jest jakiś haczyk? Pokażcie Pokemona, który mi się spodoba, a dam wam co chcecie. Moim ulubionym Pokemonem jest ten. Więc jak myślicie, który to Pokemon? Jak ja uwielbiam te absurdy. Wracając więc po Psyduck'a, placówka okazuje się zamknięta, ale Misty nie daje za wygraną. Wbijając do środka, odkrywają, że całe to centrum to jedna wielka ściema, a za wszystkim stoi kolejna i nieco bardziej ogarnięta parka, która również należy do zespołu R, a ta kolejna dwójka to... Cassidy! Patch. Gdybym tylko gdzieś słyszał te imiona. Młodzi więc zamierzają ten cyrk nagłośnić. Oczywiście oryginalna dwójka zespolaków również się pojawia, bo jakżeby inaczej, i dochodzi do spięcia. A w całym tym zamieszaniu James przypomina sobie, że kiedyś zostawił tu Pokemona. O! Zmienił się w Victreebella! Czy to nie on? Finalnie nasi bohaterowie trafiają na dołek. Złapali nas! O, spokojnie, złodzieje zostaną ukarani. Trzeba pokazać Jenny zdjęcia, które zrobił Todd. Misty musi działać pod przykrywką. Pika. A detektyw Pikachu zdobywa materiał dowodowy. Pika? Czy coś się stało? Już czas, muszę biec, pa pa! Pa. Brawo Pikachu, czas to uczcić. Kotki, do widzenia, dzień dobry Pikachu. Od razu lepiej. Młodzi wychodzą na wolność i razem z policjantką rozwiązują sytuację, a dzień kończą oczywiście darmowym posiłkiem. Chcę lody! Spokojnie! Zostaw trochę dla innych klientów! Hej, z tej strony po raz kolejny Pokemon Polska i przybywam przedstawić następny zbanowany odcinek. W przeciwieństwie do tych omawianych w poprzednim materiale, ten mogliście zobaczyć w polskiej telewizji. Wesołych Świąt Jinx, jak nazwa wskazuje, jest świąteczną przygodą. Rozpoczynamy zespołem R, planującym schwytać świętego Mikołaja za kradzież ulubionej zabawki Jessie. Następnego dnia nasi bohaterowie całkowitym przypadkiem spotykają Jinx pracującą dla świętego Mikołaja i decydują się jej pomóc udać na biegun północny. Nie mają ku temu żadnych sprzeciwów, bo z jakiegoś powodu istnienie Mikołaja w tym świecie to wiedza powszechna. Jak dostać się na biegun północny? Oczywiście poprzez tratwę napędzaną przez Pokemony i przez część drogi również przez Asha. Zanim bohaterowie są w stanie zaznać konsekwencji swojej głupoty, na pomoc przybywa Lapras, który dostarcza ich na miejsce. Niestety śledzący ich zespół R pierwszy wprasza się do fabryki zabawek, gdzie biorą za zakładnika samego Mikołaja. Tym razem jednak nie są napędzani chęcią kradzieży Pokemonów, a zemstą, więc kradną wszystkie zabawki. W tym momencie ujawnione jest, że Jessie odebrano zabawkę, aby móc ją naprawić. Ale ona ma to gdzieś i wciąż planuje zrujnować wszystkim święta. Przed ucieczką powstrzymuje ich armia Jinx i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oglądając materiał w tle, mogliście zauważyć, że coś się tu nie zgadza. Aż nie powinien mieć w tym momencie przygody Charmandera, a Charizarda. Tak się składa, że odcinek ten miał pierwotnie numer 39, czyli miał wyemitować tydzień po odcinku z Porygonem. Z poprzedniej części filmu powinniście wiedzieć, że z powodu małego incydentu Pokémony zniknęły na pewien czas z telewizji i powracając zdecydowano, że dziwnie byłoby wypuścić świąteczny odcinek w kwietniu, dlatego na jego miejsce wrzucono coś innego i wypuszczono go dopiero kilka miesięcy później. Wszystko to nie ma jednak żadnego związku z tym, dlaczego odcinek ten jest zbanowany. Oryginalny wygląd Jinx był najpewniej inspirowany japońską modą gyaru, charakteryzującą się jasnymi włosami oraz ciemną opalenizną. Dodajmy do tego drugiego wyraziste usta i nagle otrzymujemy to, co w Stanach Zjednoczonych znane jest jako blackface. Styl makijażu, niegdyś używany w sztukach teatralnych do przedstawiania stereotypów dotyczących osób czarnoskórych. Design Jinx był najzwyczajniej postrzegany za rasistowski. Z tego też powodu odcinek został zdjęty z amerykańskiej telewizji oraz dopiero w 2013 z oficjalnej strony Pokémon. 15 lat po jego planowanej premierze wypuszczono zaktualizowaną wersję wykorzystującą nowe, fioletowe kolory Jinx, która niestety nigdy nie wyszła poza Japonię. Nie ma to jednak zbyt dużego znaczenia, bo odcinek Wesołych Świąt Jinx jest zbanowany jedynie w Indiach, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Mówił dla Was Pokémon Polska. Życzę Wam wesołych świąt.
Dzięki Alive, jeżeli chcecie poznać dużo fajnych ciekawostek o Pokémonach, to wbijajcie na kanał Pokémon Polska. Nasza ekipa dociera na wyspę Cinnabar, gdzie Ash zamierza zdobyć swoją kolejną odznakę. Niestety na miejscu okazuje się, że lokalna sala jest od dawna zamknięta, a wyspa pełni jedynie rolę atrakcji turystycznej. Ash się jednak nie poddaje. Szukając sali, trafiają na podejrzanego hipisa, który zarzuca ich idiotycznymi pytaniami. Co dla turystów jest gorące i fajne? Jeśli leżysz przy otwartej lodówce, odgnięty w koc elektryczny, może być ci zimno i ciepło jednocześnie, czyli fajnie, prawda? Szukając miejsca do przekimania, lądują u wspomnianego mistrza zagadek. W nagrodę daję wam za darmo 3 pokoje w moim hotelu. Ale będzie impreza? W międzyczasie zespolaki znowu mieszają. Ash ratuje sytuację, a hippis w nagrodę daje mu ostatnią zagadkę. Blaine wybudował stadion, którego nie widział żaden turysta. W takim miejscu, gdzie żaden strażak nie zwycięży. Którą to przypadkiem rozwiązuje Togepi. Oczą ich ukazuje się jaskinia, a na jej gorącym końcu znajduje się stadion Pokémon. Liderem okazuje się oczywiście Blaine. Dobra odpowiedź! Tego nikt się nie spodziewał. W zaciętej walce Ash przegrywa z Kretesem, pod koniec Pikachu odrobinę ratuje sytuacji, ale nic to nie daje, bo... wskakuje obiekt westchnień każdego gimnazjalisty moich czasów, czyli Magmar. Jak ja wtedy chciałem mieć tego bydlaka w grze. Zaciętą walkę przerywają jednak napisy końcowe. Pierwsza walka rozciągnięta na 2 odcinki. Tyle, że nie bardzo. Ash, nie widząc szans na zwycięstwo, poddaje się. Pasuje, nie chcę odznaki kosztem życia, Pikachu! Kiedy bohaterowie regenerują siły, zespolaki próbują ukraść Magmara. Robią to tak skutecznie, że całej wyspie grozi kataklizm. Musimy dostać tego Magmara, musimy go dorwać! A konkretnie erupcja wulkanu. Żeby temu zapobiec, wszystkie Pokémony z wyjątkiem wyluzowanego Charizarda ciężko pracują, a nawet harują jak woły, wtedy w Charusiu coś pęka i również pomaga. Wszyscy razem rozwiązują problem. A w nagrodę aż dostaje... Chciałem ci zaproponować drugą szansę w walce ze mną o znak wulkanu. Przy drugim podejściu na ochotnika zgłasza się Charizard, który chce stawić czoła Magmarowi. Ponieważ stadion szlak trafił, epicka walka odbędzie się na szczycie wulkanu. Po zaciętej walce Charuś wali wstrząs sejsmiczny i po nieco przeciągniętym budowaniu napięcia nasz magmowy kolega legnie. Niestety Charizard dalej nie zamierza słuchać Asha, ale chociaż ten ma swoją 7 odznakę. Zawsze czerwona, marzysz o tym. To jest odznaka wulkanu! A nasi bohaterowie wracają na początek swojej podróży, czyli do Wyrtanii, stoczyć walkę o ostatnią odznakę. Teraz ruszajmy do Wyrtanii! Pamiętaj, że jesteś mi winien nowy rower, Ashu Ketchum! Nie uciekaj, na nas! Nasza wesoła ekipa dociera do Wyrtanii. Na miejscu okazuje się, że konik morski się gorzej czuje. Wygląda marnie. Więc zanim Ash rzuci się na kolejną salę, postanawiają ruszyć w odwiedziny do... Jak się masz? Chcę was odwiedzić. Kochanych sióstr Misty, za którymi przecież tak strasznie się stęskniła. A przy okazji Horsey strzeli sobie kilka basenowych długości. Na miejscu trafiają na ciekawy plakat. Fantastyczny, ekscytujący, podwodny balet! Brock oczywiście ślini się do półnagiej dziewczyny, która to wcale, ale to wcale nie przypomina Misty. Nagle okazuje się, że te same siostry, które 50 odcinków wcześniej cisnęły Misty, również się za nią stęskniły. Gdzie się podziewałaś? A co? Co się z tobą działo? Czujecie ten zapach podstępu? Oto Misty, gwiazda podwodnego baletu, magiczna syrena. Dokładnie tak, najpierw cisną Misty, a jak przychodzi co do czego, to dajesz mordę, jesteś niezastąpiona. Pomyśl o ludziach, będą rozczarowani. Chwilkę manipulacji później. Zrób to dla stadionów Azuri. Nie, nie zrobię tego. A dzieci? Wspaniale, Misty zagra syrenkę. Nasza maleńka siostra zawsze robiła to, co chciałyśmy. Jutro pierwsze przedstawienie. Oczywiście, że tak. Jeden dzień prób, to się musi udać. Mamy więc Pokémonowy remake kultowej syrenki, zanim Disney postanowił to kolejny raz spieniężyć. Do porywającego przedstawienia... To nie za bardzo jest przyjemne. ...dołączają zespolaki.
A jakże? Jeśli im nie przeszkodzimy, popsują przedstawienie. I kolejno nasza parka superbohaterów, którzy zawsze są tam, gdzie akurat świat ich potrzebuje. Akcja ratunkowa przebiega tak sprawnie, że niczego nieświadomy tłum szaleje. A jedna mała foka ewoluuje w większą fokę. Przedstawienie okazuje się wielkim sukcesem, do którego oczywiście zespolaki przyłożyli swoje ręce. Twój Horsy potrzebuje pływania. Na koniec Misty powierza swojego cennego Pokemona. Dobrze się nim opiekujcie. Ukochanym siostrom. W kolejnym odcinku z Archiwum X już na początku rozbija się UFO, a w całym mieście w niewyjaśnionych okolicznościach giną ludziom różne rzeczy. Zginęły guziki z mojego płaszcza! Ale z pomocą przychodzi... Mówi wam to ja, znawca UFO, Oswald! To jakiś oszołom. Hej, widziałem gdzieś to coś! Zabrańcie na pokład, powiedz! Więc nasza ekipa, raczej tylko dla beki, rusza razem z Mulderem szukać UFO-li. Nagle szok. Domeko! Z nieba ląduje prawdziwy, niezidentyfikowany obiekt, wysiadają kosmici i zabierają Pikachu, żeby robić na nim eksperymenty, a aż nocami robi kręgi w zbożu kosiarką. Zaraz, co? Ku zdziwieniu Muldera, niestety UFO-le okazują się kolejnym misternym planem zespolaków. Podczas poszukiwań trafiają do strefy 51, gdzie amerykańskie wojsko przetrzymuje rozbite, niezidentyfikowane obiekty latające. Tam dowiadują się, że... Te klifery same go wybudowały. Do uruchomienia statku potrzebują energii elektrycznej. Z pomocą przychodzi Jigglypuff. Trzaska koncert, ale nic to nie daje, ponieważ Pikachu napędza statek i wszyscy wesoło odlatują w kosmos. Niestety szczur ma za dużo voltów, co doprowadza do awarii, aż i gromadka postanawiają wrócić na Ziemię. Bardzo słusznie, bowiem statek Cliffery odlatuje niewiele dalej niż ostatnie statki Elona Muska. Idąc w stronę ostatniego Jima, drogę zajeżdża Gary, który bardzo subtelnie chwali się, że zdobył już 10 odznak. Ja zdobyłem już 10 odznak! Te 3 dodatkowe to chyba sam zrobił. Przecież w grze jest tylko 8, co to ma być? Czy nadal łudzisz się nadzieją, że zostaniesz mistrzem Pokémon? W pośpiechu wskakuje do sali, żeby zawalczyć najwyraźniej o swoją 11 odznakę, licząc też te fejkowe. Niestety aż tego przedstawienia nie obejrzy. Ten zawsze stoisz przy mnie bez względu na wszystko. Pikachu! Ponieważ wielki ptak porywa Togepi, a on finalnie, znaczy Togepi, trafia do zespolaków. Togepi? Gary staje naprzeciw szefowi zespołu R o imieniu Giovanni. Zarozumialec. W pierwszej rundzie jednym atakiem rozwala golema. Easy! W drugiej masakruje wielkiego kraba. Ostatni natomiast pojawia się super tajemniczy Pokémon. To jest wirtualny Pokémon. Jaki? Wirtualny. I szybko gromi nie jednego, a aż 2 poksy Garego za jednym psychicznym zamachem. Po walce zespolaki prezentują swój nowy nabytek. Co właściwie może robić ten Pokémon? Praktycznie wszystko. Nagły telefon wyciąga jednak Giovanniego z sali, a opiekę nad nią, nad salą, powierza najbardziej kompetentnym kandydatom. Użyjcie ich do obrony. Świetny plan, na pewno nic złego się nie wydarzy. Sam natomiast idzie na chwilę do tajemniczego Pokemona. Jakiego? Wirtualny Pokemon. Szukając Togepi, nasza wesoła trójka dociera do sali. Tam znajdują nieprzytomnego Garego, który to przestrzega Asha przed walką. Nikt nie pokona tego Pokemona. A jego grupis... Nie do wiary pokonany Gary! Gdybym płakała po każdej przegranej walce, Asha byłabym już fontanną. Nagle niespodzianie. Znów Alina włącza pranie. Wskakuje zespół R i oznajmiają, że teraz oni tu rządzą. Ten stadion ma nowego lidera. Jeśli chcesz zdobyć oznakę Ziemi, musisz nas pokonać. To jest właśnie to, co zamierzam zrobić. A aż bez pytania podejmuje rękawice. Niestety kompetentni liderzy nie zamierzają grać czysto. Trener odczuwa ból taki, jakiego doznaje Pokémon. Aha! Kto ustawił
zrobiłeś to tak, aby raziło obie strony? Nie przypuszczałem, że będziemy przegrywać! No tak, bo przecież dotychczas zawsze wygrywaliście. Aż szybko gromi oszustów, co docenia nawet niezwyciężony Gary. Muszę przyznać, że ten dzieciak jest bardzo dobrym trenerem. Na koniec jeszcze odrobinę pomaga Togepi, a ósma odznaka ląduje w rękach Asha. Wesoła gromadka rusza więc do Alabastii, a wy możecie ruszyć prosto do skrótu pierwszego filmu kinowego, którego fabuła rozpoczyna się mniej więcej w tym czasie. Link przypięty. Nasi bohaterowie na specjalne zaproszenie udają się do Hollywood! Pewnie to gdzieś między Marmorią a Wertanią, ale to nieważne, bowiem razem z nim rusza też zespół R. Moja historia jest słodko-kwaśna jak danie z taniego baru. Więc nasz kochany Miał, zanim stał się szanowanym członkiem organizacji wyjętej spod prawa, był zwykłym, wygłodniałym dachowcem, który nie radzi sobie z życiem. Zmotywowany seansem polowym postanawia spełnić swój pokemonowy dream i rusza na zachód, czyli do Hollywood. Na miejscu okazuje się, że no różowo nie jest. I ten zmuszony jest wstąpić na kryminalną ścieżkę. Dołącza więc do gangu i razem z nim zaczyna siać postrach na ulicach. Było dobrze, ale do pełni szczęścia zabrakło. Miłości. Wtem na jego kociej drodze stanęła ona, czarująca Miauzi. Kupiłam wysadzany brylancikami elegancki pokeball. Widziałem, jak spojrzała na to cacko. Niestety, jak każda odklejona influencerka, leci tylko na kasę. Możesz do mnie mówić po prostu Caroline. Jesteś biedny, nawet nie jesteś człowiekiem, jesteś małym, głodnym Miał. Rozumiejąc wszystko na opak, zrywa z gangiem i postanawia się ogarnąć. Uczy się więc chodzić i czołgać, następnie uczy się mówić jak człowiek. Chrząszcz brzmi w trzcić. Jeszcze raz. Chrząszcz brzmi w trzcić. R jak rakieta kosmiczna. Dumny z siebie wraca do pięknej Miauzi. Spójrz na mnie teraz. Może stoisz na dwóch łapach, ale nadal jesteś ulicznym, brudnym Miał. I do tego bez grosza. Żeby zrozumieć wreszcie, że ona leci tylko na hajs. Dlatego postanawia stać się bogatym. I teraz już w teraźniejszości ponownie trafia na swoich starych przyjaciół. Cześć koledzy! A wśród nich niespodzianka. Miauzi, co ty tutaj robisz? Karma. Czekamy też na influencerki. Chciałabym cię zatrzymać, ale chyba znajdziesz sobie nowych przyjaciół, więc zostań tu. Powodzenia, kochanie! Postanawia ją więc uratować, co nie podoba się futrzastym gangusom. Spokojnie, chłopaki, ona idzie ze mną! Z pomocą przychodzi Jesse i James, a Miał staje do pojedynku jeden na jeden z bossem mafii i jednym celnym strzałem masakruje oponenta. Niestety Miał Zi kocha Persjana, bo ten się nią opiekował, a Miał... Chodzę i gadam jak głupi Miał! Podczas treningów do ligi Pokémon, Pikachu wbija tyle leveli i staje się takim koksem, że byle piorun doprowadza do eksplozji. Co? Co to było? Dzięki czemu odnajdują starożytne ruiny. I to coś dziwnego. Oczywiście nie wiadomo skąd wyskakują archeolodzy, którzy akurat tego szukają. Jedną z nich jest młoda, atrakcyjna kobieta, więc... To ja odnalazłem to coś. A ona przypisuje sobie ten sukces. Młodzi oczywiście postanawiają pomóc i dowiadują się o starożytnym mieście. Kiedyś czytałam o mieście, gdzie ludzie budowali świątynię dla uhonorowania Pokémonów. Jak się nazywało to miasto? Pokémopolis. Zostało zniszczone przez burzę. Że i zniknęło z powierzchni ziemi. Ale to tylko legenda, prawda? Nieprawda. Dowiadujemy się, że... Strzeżcie się dwóch symboli destrukcji. Cień czarnej przepowiedni. Mocować się będzie z więźniem podziemnej urny. Tajemnicze miasto przetrwa, póki noc go nie pochłonie. Ciemność czeka, by powrócić na ziemię. Lecz żaden człowiek nie zna prawdy o mocy, która powieść go może do świata cieni. Czy jakoś tak? Nie rozumiem! Zacznijmy kopać, żeby poznać te tajemnice! Jaki piękny wieczór, kurwa! O! Nocą zespolaki ruszają do akcji, znajdują brakujący artefakt i zaczyna się jazda. Tak jest! Mamy kolejny ryjący bani odcinek. Na chwilę pojawia się tajemniczy Pokémon. Rankiem nasza wesoła gromadka odnajduje brakujący element układanki. Następnie tajemnicze coś zaczyna wciągać drugoplanowych archeologów.
Jakimś sposobem dostaliśmy się w sam środek czarnej przepowiedni. Fascynujące. Nagle objawia się starożytny Gengar i rusza, żeby sobie coś rozwalić. Bardzo interesujące. Poke Avengers ruszają na pomoc, ale średnio skutecznie. Musicie bardziej się starać, ptasie muszczki. A archeolożka sobie lewituje. Wcześniej znalezione zabawki zaczynają reagować ze sobą i wyłania się kolejny super starożytny Pokémon Alakazam. A nie Alakakolo? I obie Godzille zaczynają ze sobą walczyć. Archeolożka cytuje przepowiednie: strzeżcie się dwóch symboli destrukcji. I nagle olśnienie. Potwory ciemności zniszczyły Pokémopolis, a teraz polują na nas. Wielkoludy są tak mocne, że nawet Uber Pikachu nie daje rady. Tablice mówią, że nie znajdzie się nikt, kto byłby w stanie ich powstrzymać. No chyba, że akurat będzie przechodził Jigglypuff. Wspaniały śpiew doprowadza do aktywacji kolejnego starożytnego Pokémona, którym okazuje się, no nie zgadnijcie, wielki Jigglypuff. Jigglypuff? I wali mocno psychodeliczny koncercik. Gdyby tylko taki Jigglypuff przechodził, zanim Thanos pstryknął palcem. Wszyscy usypiają. Rankiem problem jest już rozwiązany. Powrócili do świata ciemności, tak sądzę. A te tajemnicze gówna były po prostu pokebolami. Po wielu niezwykle angażujących przygodach i niewielu momentach spędzonych na treningach do ligi, nasi bohaterowie docierają na błękitne wzgórza, gdzie ma się odbyć Liga Pokémon. Po drodze trafiają na jakiegoś typa, który biegnie z ogniem w stronę Olimpu. Jest on inspiracją dla Pokémonów i ich trenerów w trakcie egzaminu do ligi. A ten ogień pochodzi od legendarnego Pokémona Moltresa, aż postanawia rozpędzić towarzystwo. Teraz ja wezmę znicz. I sam przejmuje znicz. Liczy się duch walki. Jestem przekonany, że ten chłopak go ma. Czy to święty Mikołaj? Nie, to tylko szefu Ligi Pokémon i daje nagrzanemu 10-latkowi pochodnie, żeby ten sobie z nią trochę pobiegał. Ach ci dziadkowie. Na szczęście interweniuje zatroskany zespół R i zabiera dziecku niebezpieczną zabawkę. Ale to ja zdobyłam tę świeczkę. O, stary nosi zapasowy ogień blisko serduszka. Odpalają więc i młody leci dalej. Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Kolejno biegnie też Misty, później Brock, aż docierają na miejsce. Tam jest! Stadion jest wspaniały, panie prezydencie! Dziękujemy, dziękujemy wszystkim! Na chwilę pojawia się też Gary i oczywiście ciśnie Asha. Jeśli dłużej tu zostanę, zarażę się pechem od tego frajera i ominą mnie zawody! Przez co ten nie może spać i idzie na nocny spacer na stadion. Podczas parady na chwilę wpada jeszcze zespół R. Na szczęście Ash i jego szczur są na miejscu. Nie oddawaj im znicza! Ha! Mamy go! W odróżnieniu od dziesiątek innych trenerów, którzy kompletnie nie zareagowali na to, co się dzieje. Zobacz, nikt nie reaguje. Widzisz, nikt nie reaguje. Czemu pani nie zareagowała na tę sytuację? Znieczulica. Niestety, mimo kilku dobitych leveli, przekok z Pikachu nie daje rady. Aż trzaska kolejną przemowę życia. Nie pozwolę wam na to, póki żyję! Aż nagle pojawia się legendarny Moltres i rozwiązuje ten ognisty problem. A stary oficjalnie rozpoczyna igrzyska. Ash rejestruje się i dowiaduje, że walki odbywać będą się na czterech różnych polach. A żeby przejść dalej, należy wygrać eliminację. Młody losuje więc swoje pole. Losowanko, zapraszam. Din, 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 din. Losu. Oj, trudne się wylosowało. Następnie przeciwnika i wypada mało znaczący random. Ale czy na pewno? Następnie Oak przypomina Ashowi, że ten ma jeszcze kilka innych Pokémonów i na czas najbliższej walki przesyła mu kraba. W drodze na stadion aż spotyka swojego przeciwnika, który swoją skromnością dorównuje Garemu. To nie będzie nawet walka. Miło mi było was poznać. A Misty próbuje Ashowi wcisnąć jakiegoś swojego Pokémona. Z dopingiem przyjaciół, rodziny, a nawet zespołu R. Pogoń tego skunksa! Rusza do swojej pierwszej walki. W pierwszej rundzie jajogłowa palma kontra krab. Początkowo idzie średnio, następnie krab skraca fryzurę palmie, co wywołuje dezorientację. Szybki liść i drzewo legnie. 1-0. A w nagrodę krab ewoluje w króla krabów.
W miejscu palmy wskakuje konik morski Alfa, czyli Sidra. Niestety przy olbrzymie nie ma najmniejszych szans i szybko odpada. Na jej miejsce wlatuje Golbat. Zmień Pokemona, użyj Pikachu! Ruda wie, o co chodzi, brawo, ale aż i tak jej nie słucha. Nie tak szybko! A mimo to po małym zawirowaniu Kingler masakruje wielkiego nietoperza, a młody awansuje do następnej rundy. Udało nam się, Kingler! Trenerzy powinni zwyciężać z godnością i dostojeństwem. Teraz wygram wszystkie pozostałe walki! Hej, mamo, pozdrawiam wszystkich! W kolejnej rundzie aż staje naprzeciw randoma. Jako, że ten pojedynek był tak fascynujący, to wskakujemy od razu w ostatnią fazę. Ash wystawia żółwia, który szybko rozprawia się z Nidorino, a Ash awansuje dalej. Wieczorem, szukając jakiejś fajnej szamy, nasza gromadka trafia do uroczej knajpy. Aż się puszy. Cały obiad dostałem za darmo! To dlatego, że ta pani jest moją fanką! Togepi próbuje zamordować Pikachu, a zakochany Brock lata za klonami. W odwiedziny wpada nawet zespół R, ale tylko na chwilę i szybko się zwija. Nazajutrz Ash zabiera się za rundę trzecią, a my ponownie wpadamy w połowie walki. Wielka krewetka szybko rozbija wodną skorupę, jednego mamy z bani. W miejsce zmasakrowanego Cloistera pojawia się ognisty Arcanine i szybko rozwala Kinglera. Na arenie pojawia się Pikachu i przez chwilę ma problem, ale za namową Brocka wskakuje do wody. Niech Pikachu wskoczy do wody! Dobrze, że są te ziomki, bo młody jak zwykle zapomina o podstawach. Szybki piorun i Ash awansuje do kolejnej rundy. Wygrałem trzeci mecz! Brawo, Pikachu, czas na zmianę. Od razu lepiej. Wskakujemy w końcówkę pojedynku Garego. Golem versus Nidoking. Szybki rzut i Gary wylatuje z turnieju. Jest! Walkę wygrywa Melissa! Dajcie znać, czy wy też wtedy na to liczyliście. Gary przegra! Pakuje więc manatki i się zawija. Moją uwagę rozproszyły dopingujące dziewczyny. Ja spierdalam. Wcale nie będziemy tęsknić. Swoją drogą zastanawialiście się, co Gary robi z tymi wszystkimi dziewczynami? Ash staje do kolejnej walki. Za przeciwnika ma atrakcyjną rywalkę Janet. Na szczęście młody może liczyć na wsparcie przyjaciół. Janet na pewno wygra. Bulwa kontra Osa. Tak, widzę! Po chwilowych problemach Bulwa pociąga z bara swojego przeciwnika i ten jest już na deskach. Plus jeden byczku. W miejsce Bedrilla wskakuje Skyter. I tego bydlaka też zawsze chciałem mieć w grze. A którego wy chcieliście mieć. Dawaj, Skyter, rozwal gościa. I Bulwa ma z nim problemy, a mógł ewoluować. Na szczęście aż wpada na pomysł, szybka akcja i zielony klepie matę. Następnie pojawia się małe śmieszne drzewko. Młody pewny siebie rozpoczyna atak. Niestety przeliczył się chłopak. Chudy jest bardzo zwinny. To mi się podoba. O to chodzi. I po kilku tanecznych ruchach Bulbasaur leży. Więc Pikachu rusza do akcji i robi się gorąco. Drzewko sprawnie unika ataków, mocno wali i dodatkowo ma uziemienie, więc próbują się w małych rękawicach. Te kocie ruchy, te gesty rękami. No cóż, Pikachu niestety nie dał rady. Na szczęście młody ma ze sobą Muka, którego wcześniej przesłał mu Oak. Wiedział jednak, że Muk ma przewagę nad Pokemonem trawiastym. Przeszedł sam siebie. Po kilku wymianach ciosów urocza galaretka nakrywa Bellsprouta i ten musi oddać jego wyższość, to znaczy ciężkość. Konfetti z nieba aż awansuje do finałów, a Gary nie. Po chwilowej i zasłużonej wyżerce ekipa mocnego Czekajcie proszę! Wchodzi do windy razem z... No właśnie. Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Ja jestem Richie. W windzie dochodzi do awarii. Co się stało? Nie ma prądu! Z czym szybko radzi sobie ten bardziej ogarnięty młody. Na zewnątrz szaleją zespolaki i ochoczo zabierają pokemony wszystkich uczestników. Złapaliśmy Pikachu, Jessie! Powiedział Jessie? W pościg rusza Ash ze swym nowym kolegą. Młody jak zwykle szarżuje i Richie w ostatniej chwili musi go ratować. Dlaczego absolutnie każdy w tym anime jest rozsądniejszy niż Ash? A nie, czekajcie, jeszcze zespół R. Poszukiwania rozciągają się w czasie, a między kolegami zaczyna kiełkować ziarno przyjaźni. Jeśli połączysz te dwie gwiazdy, to co zobaczysz? Fuzie, widzę! Ja nie widzę. Ja widzę! Rankiem wznawiają poszukiwania i szybko znajdują zguby. Niestety zespolaki ich porywają. Papa! W trakcie ratunku dowiadujemy się, że nowy ziomek ma praktycznie te same pokemony co Ash. Sparki! Dwa! Niesamowita sprawa. Tyle, że należy do tych dziwnych trenerów, którzy dają imiona swoim Pokemonom. Dziwne, nie?
Przyznawać się, kto tak robił. Razem sprawnie pacyfikują z Wally. Udało się! Cała ta urocza historia doprowadza do wielkiej przyjaźni. Na koniec młody losuje rybkę i niespodzianka. Ci dwaj zawalczą przeciw sobie. Tego nikt się nie spodziewa! Nocą młody przejmuje się walką. Na szczęście z pomocą ponownie przychodzi Misty i Bro. Ja też wygrałem 4 rundy! Tak, miałeś szczęście, a Richie ma doświadczenie. Na szczęście, chociaż klon ma w sobie odrobinę współczucia. Nawet jeśli przegrasz, zawsze możesz cieszyć się ze zwycięstwa przyjaciela. Zespół R podstępem wyciąga Asha z chaty. Zawsze podziwiałem te wspaniałe gadżety zespołu R. I wpada w pułapkę znowu. Już tak blisko do końca sezonu mogliby dać sobie spokój. Walka tuż, tuż. Młody się spóźnia, bo bawi się z zespolakami. Przez chwilę Misty torturuje też Richiego. Niewiele brakuje, żeby Ash przegrał przez dyskwalifikację. Ale Richie prosi sędziego, żeby dał mu jeszcze chwilkę. A co, jeżeli Ash już nie żyje? Nie ma na to jakiegoś przepisu? Będą na to czekać w nieskończoność? W ostatniej chwili, w rytm epickiej muzyki, młody pojawia się na stadionie. Przepraszam za spóźnienie! I walka się rozpoczyna. Motyl wysyła żółwia w objęcia Morfeusza, a w jego miejsce niespodziewanie wskakuje zmęczony Pikachu i ostatkami sił podcina skrzydła Butterfree. W jego miejsce pojawia się Zippo. Zippowa! Ciekawe, czy odpala od niego szlugi. Zapalniczka jednym atakiem zdejmuje osłabionego szczura. 2-1. A aż w desperacji wpada na najgłupszy możliwy pomysł i wysyła niesłuchającego się Charizarda. Odważnie, podziwiam głupotę. Richie odwołuje więc jaszczurkę. Tak się cieszę, że Charizard zaczął mnie wreszcie słuchać! I posyła swojego Pikachu, z którego Czaruś robi sobie bekę, po czym łapie sobie drzemkę. Nie możesz zasnąć w samym środku ważnego pojedynku! Zwycięzcą meczu zostaje trener czerwony Richie! Tym samym Ash kończy swoją przygodę z ligą Pokémon. Stary, jak ty będziesz tak walczył, to ty mistrzem zostaniesz za jakieś 25 lat. Na koniec zbijają piątkę. Dla mnie obydwaj są zwycięzcami. Młody lamentuje w pokoju. Niedziwne w sumie, jak ma spojrzeć ludziom w oczy, skoro dzień wcześniej rozpowiadał na lewo i prawo, że zostanie mistrzem. Jesteś dzieciak! Po małym spięciu z Misty wpada Oak i wyjaśnia młodego zawodnika. Czyli, no, młody nie trenował wystarczająco dużo. Pamiętajcie, ludzie, uczcie się do matury, nie odkładajcie wszystkiego na ostatnią chwilę. Nie bądźcie jak Ash. Miłość iskrzy, nie mniej niż piorun Pikachu, którym zresztą szczur rozdziela dwójkę zakochańców. Czas na walkę Richiego. Przyjaciel życzy mu powodzenia, jednak nic to nie daje. Bowiem i on, choć rundę dalej, odpada z turnieju. Asunta zwycięża pojedynek! Więc on także przegrał. Chwilę później wzajemnie pocieszają się, dzięki czemu razem przepracowują traumę porażki. Wspólnie deklarują, że kiedyś zostaną mistrzami. Słowo! Będziemy mistrzami, choćby nie wiem co! Mistrzowie Pokémon to my! A że mamy dopiero 10 minut odcinka, to wpadają, no nie zgadniecie kto. Ale wspólnie szybko dają im radę i zespół R błyska po raz ostatni w tym sezonie. Na koniec mamy jeszcze finałowy przemarsz wstydu, realizowany przez wszystkich turniejowych przegrańców. Shame! Shame! I fajerwerki. Nocą Ash razem z Richiem ponownie zbijają pionę i rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Pamiętaj! Obietnica! Turniej zakończony, aż wyciągnął pewne wnioski, a przynajmniej mam taką nadzieję i przekonamy się o tym w następnych sezonach. A teraz... Czas wrócić do Alabas, Pikachu! I to by było na tyle, dzieciaki. Do zobaczenia na wyspach.